Witam serdecznie na kanale Military Hiking wszystkich subskrybentów, jak i nowo przybyłych widzów. Dziś wędrujemy do miejscowości Wysoka, ale po drodze mijamy kilka obiektów MRU, które nie możemy od tak przemilczeć. Tak więc zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Znajdujemy się w miejscowości Staropole, a Panzerwerk znajduje się przy samej głównej drodze i nie sposób go nie zauważyć. Nie jest to miejsce, co prawda, jakie ja lubię, bardzo dzikie, schowane, a wręcz przeciwnie. Ale uważam, że jadąc tą drogą można stanąć na kilka minut i bliżej przyjrzeć się temu obiektowi. Przy schronie znajduje się tablica informacyjna, która informuje nas, że obiekt został wybudowany w 1935 roku i jest obiektem jednokondygnacyjnym o odporności B1, co mówi nam, że ściany tego pancerwerku mają 1 metr grubości. Oprócz dużego bunkra piechoty, jakim jest Panzerwerk 780, tuż obok znajdował się lekki schron Regelbau z garażem dla armaty przeciwpancernej i karabinem maszynowym. Dziś niestety praktycznie niewiele z niego pozostało. Swego czasu obiekt został dość mocno wysadzony, a później, co gorsza, jak większość, pozbawiony pancerzy. Ale przyjrzyjmy mu się z bliska. Panzerwerk miał za zadanie w razie potrzeby blokować wspomniane skrzyżowanie dróg i szlak Nowy Dworek Sieniawa. Dostęp do bunkera jest swobodny, ale jego wnętrze jest bardzo zaśmiecone i pełne niebezpieczeństw. Tak więc pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas eksplorowania tego typu obiektów. Obiekt, tak jak wcześniej wspomniałem, jest bardzo mocno wysadzony i co gorsza, też mocno zaśmiecony. Tak więc nie musimy wchodzić jakby tym normalnym, oficjalnym wejściem, którym niegdyś się wchodziło. Możemy wejść jakby bokiem tutaj ścianą i spróbujemy wam pokazać bliżej, co tu z niego zostało i jak to wygląda. Tutaj przede mną zapadnia niegdyś wejście te oficjalne tutaj jeszcze schody. Zapadnia całkowicie, można powiedzieć, już bezpieczna, zasypana piaskiem, ale my idziemy dalej. Akurat ta strona jest ekstremalnie mocno wysadzona. Tu mamy tutaj ciekawe, tu jeszcze wnęka po lampie, prawdopodobnie drewniana. Tu mamy sufit,
który mamy już zawalony. I tu mamy drugą taką wnękę. Wygląda to jak po lampie, ale może się mylę. Raczej tak, tu już nie ma desek. Tam jeszcze jest szalunek od tego. Ale nigdy takiego czegoś nie widziałem, to jest też ciekawe. Jeżeli wiecie, do czego to służyło, my stawiamy, że to lampa, tak to wygląda przynajmniej, to napiszcie w komentarzu. Tu jeszcze resztki o szalowania tego. Patrzę, gdzie by tu miałby niby kabelek gdzieś się ukryć, ale coś może i był. Dobra, idziemy dookoła, bo tędy nie przejdziemy. Jak widać, obiekt jest praktycznie gruzowiskiem. Całkowicie cały strop został wysadzony. On leży tam, do góry nogami, a reszta gdzieś się tutaj rozprysła dookoła. Swego czasu to ja zauważyłem. Nie wiem, czy ten obiekt był jakkolwiek odnawiany, czy eksplorowany i tak dalej. Ma napisy, ale w języku polskim. Tutaj napisane był pokój łączności. No i mogłoby tak być, bo sporo jest chyba tutaj takich różnych jakichś haków i tak dalej. Tu mamy oryginalny jeszcze niemiecki napis. Ale do końca nie wiem, co to jest napisane. No i tu jest jakby ślepy zaułek. Niestety obiekt, tak jak widzicie, jest bardzo zaśmiecony, ale to głównie sprawa tego, że jest praktycznie w samym środku wioski. Pokój załoga. Tu mamy jeszcze oryginalny napis, ale też nie ciężki do odszyfrowania. Tutaj to już typowe śmietnisko i widać, że to miejsce się paliło i to nawet mocno wszystkie deski te szalunkowe są spalone, a u góry była na moje oko kopuła obserwatora, która została usunięta. Bardzo dużo obiekt ma pozostałości, co się nie spotyka w innych pancerwerkach, jak dla mnie. Takich desek, które miały zdanie, nie wiem, jakieś szalunkowe albo montażowe. Ciężko mi to określić, ale w innych tego nie ma. Tego jest tutaj masa. Mam wrażenie, że raczej nie szalunkowe, a do montażu, żeby łatwiej było wbić, tak jak tutaj są przynajmniej stare gwoździe i chyba temu to służyło, bo one mają też swoje jakby wnęki. O, i tutaj kolejna jest taka wnęka jakby na lampę. Tu jest jeszcze napis wyjście ewakuacyjne. No i to jest na pewno prawda. Tu mamy napis jakiś po niemiecki, a tutaj też coś napisane było. A jeszcze sporo, jak na tak zniszczony obiekt, to jeszcze sporo tych oryginalnych napisów się ostało. Entluftung, czyli tutaj chyba piecyk stał. Tutaj Heizung i wszędzie takie deski dookoła. Raum 13. I tu chyba najciekawsze miejsce, no miejsce bojowe z wyciętą kopułą. Pytanie, czy jeszcze po tym można wyjść? No jeszcze spróbuję wyjść, mam nadzieję, że nie spadnę.
Tu mamy resztki półkopuły. Widać grubość gwinty. Robi to na pewno, zawsze to w przekroju robi gigantyczne, uważam, wrażenie, jakie to było potężne, ciężkie i masywne. I tutaj tak jeszcze fajnie obetonowane, czyli ten beton osłaniał jakby tą ścianę, a z drugiej strony, kiedy to było całe, no to też mógł rykoszetować wszystkie jakieś tam pociski, które by leciały w stronę tej kopuły. No dzisiaj niestety z niej już prawie nic nie zostało. Można powiedzieć, najciekawsze wycięte, ale mimo wszystko coś tu jeszcze można popatrzeć. No i tutaj tuż nad tą półkopułą wycięty dzwon obserwatora. To miejsce, jak już wcześniej mówiłem, się paliło, jest od środka całkowicie czarne, pozbawione wszystkich już możliwych rzeczy, które można byłoby odkręcić. Niestety. No ale jest na pewno jakimś reliktem przeszłości. Taka kopuła obserwatora jest na skansenie w Czerwieńsku odrestaurowana. Odrestaurowana w pełni z wszystkimi tutaj elementami, do których się siada i tak dalej. Cała kopuła, te wszystkie szkiełka, wszystkie detale. Zachęcam do odwiedzenia chłopaków ze skansenu w Czerwieńsku. I ta chwila, kiedy się siada w takim dzwonie obserwatora, no robi naprawdę duże wrażenie i wtedy parę dobrych minut tam spędziłem. Jest taki filmik na naszym kanale Military Hiking, gdzie siedzę w takim dzwonie obserwatora, ale samo wrażenie, że usiąść tam samemu fizycznie jest naprawdę bardzo przyjemne i wtedy dopiero nam pokazuje cały jakby spektrum tego, jak to naprawdę wyglądało. Możemy się poczuć i przenieść w czasie do, powiedzmy, 1945 roku. To tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o Panzerwerk 780. Uważam, że warto poświęcić tutaj kilka minut i zatrzymać się przy samej głównej drodze. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, polajkujcie materiał, udostępnijcie, nie to się niesie. Trzymajcie się, cześć!